Dobry wieczór, Kołobrzeg. Tak jak 5 lat temu. Troszeczkę padało, ale wszyscy byli. Dzisiaj troszeczkę mży, a jednak i tak są wszyscy. Dziękuję za przybycie. Witam serdecznie. No i mam nadzieję, że te kilkadziesiąt minut będzie takim podsumowaniem. Ze starych czasów. I znowu wszystko na YouTubie. Słuchajcie, wczoraj o 6 rano zaczęło padać. Nie wiem, czy wiecie, ale 10 edycja od 3 lat po raz pierwszy bez deszczu. Myślę, że daliśmy radę. Oczywiście jest wiele mankamentów zawsze co roku, ale w tym roku myślę, że wszyscy powinni być bardzo szczęśliwi.
Chyba zaczniemy. Lewy sektor. Wszystko zaczęło, prawda? Mniej więcej było chyba tyle samo na pierwszym samolocie. Kochani, mieliśmy trzy plazmy, pamiętam, za konsoletą. To był wydatek, pamiętam, o Jezu, krocie. Ale wszyscy byli przeszczęśliwi. Mam nadzieję, że wszyscy wy po tych dwóch weekendach, bo to były dwa weekendy tak naprawdę. My dzisiaj wzięliśmy wnioski z tego wszystkiego. Co będzie, to będzie. Dzisiaj wam o tym nie powiem. Wiem o tym, że musimy wrócić do jednego weekendu prawdziwego Sunrise'u. Piątek, sobota, after i niedziela. To jest na pewno. Dzisiaj to wiemy. Mam nadzieję, że zapamiętacie tą 10. edycję jako Magnus Opum. Wielkie dzieło. Dziękuję jak zawsze za przybycie. Witam serdecznie w Kołobrzegu.
Szaraku od 10 lat, Clarence, Londyn. Cała Polska. Kolejny wielki powrót.
dzisiaj są wśród nas. Z nimi wjeżdżaliśmy na Maltę. Na londyńskim autobusie wtedy. Od tego, kochani, się wszystko zaczęło. To jest bardzo, ale to bardzo długa historia. Dzisiaj widzę tych tutaj. I tam, i tam. Dziękuję, że jesteście.
żadny DJ. Jak wam się w ogóle sceny podobają, jedna i druga? Chciałem podziękować całej technice. Zrobili kawał dobrej roboty. Scenografom, wszystkim tym, którzy pracowali oczywiście na sukces tegorocznego Sundance'u. Nie będę tu wymieniał oczywiście tłumaczy, Jezu, menadżerów, bookingów i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję swoim wspólnikom, jak zawsze, że mogę zrealizować marzenia. Bo marzenia to najważniejsze, co nam pozostaje, prawda? No. Za rok zrobimy sobie tylko taki jeden dzień, tylko ze starą muzyką, bo widzę, że lubicie to chyba. Zbiorę starą, dobrą ekipę DJ-i, przyjadą i zagrają to, co kiedyś było. Bo to, co się teraz gra, chyba jest nie do słuchania. No. Właśnie wtedy był chyba cały przełom, prawda?
2004 rok. Pamiętam, kochani, jak w 2008 roku rzucał bigosem w garderobie, ale to nagranie i tak zatkwiło mi w pamięci. Jest to! Wjeżdżaliśmy na Loferej do Berlina. Kłócili z Żegli, czyli z Żabą. Jeszcze wtedy był moderatorem. Ale zna i ma wszystkie sety od samego początku moje. Już za chwileczkę zagra razem ze mną. Góra, góra, góra!
Pani cały czas przed wami, myślę, że żywa legenda klubowej muzyki w Polsce. Pani, w imieniu swoim, wszystkich pracowników agencji, myślę również, że waszym, chciałbym Krzysztofowi podziękować za to, że pokazał nam, że życie z pasją ma sens. I że wszystkie nasze marzenia mogą się spełnić. Krzysiu, chciałbym, żebyś wiedział, że bez względu na wszystko zawsze będziemy z tobą. Co by się nie działo? Ja myślę, że wy również. W imieniu naszym i również naszym kolejnych 10 lat tego festiwalu. Dziękujemy ci, Krzysiu. Kochani, w zeszłym tygodniu nie mieliśmy okazji, ale myślę, że teraz nadszedł ten moment, żebyśmy zaśpiewali mu 100 lat. Żyje. 100 lat, niech żyje, żyje nam. Mieli tego nie robić. Bardzo wam dziękuję, naprawdę. Ale moje imieniny były w środę. Mieliśmy zrobić wielkie imieniny w ogóle tutaj i tak dalej, ale że ta produkcja jest tak wielka już, że naprawdę tyle ludzi, ile tutaj pracuje, uwierzcie mi, nie macie o tym pojęcia, bo to naprawdę przerasta już nasze też wyobrażenie o tej imprezie. Z malutkich imienin stało się to tak wielkie, że pracuje nad tym prawie 500 osób przez 2 tygodnie. Ale mam nadzieję, że spełniliśmy wasze marzenia i po raz kolejny zrobiliśmy coś, co zapiszemy w kartach historii. Bardzo wam serdecznie dziękuję.
już pisałem taki tekst, kochani, byle do 20. Na 20. rocznicę mamy się przecież niby gdzie indziej. To miejsce, ten czas i tylko wy. Co ja tu zaraz będę zanudzał, są dużo lepsi, którzy stoją za mną i za chwilę wchodzą. Papak, Baby, Diablo. Wszyscy dotarli. Wspomnienia to najważniejsze, co nam pozostaje.
świętujemy te najważniejsze, płynące z głębi serca. Noc i dzień tego wakacyjnego weekendu pozostawił nam kolejne, jedyne i niezapomniane. Dziękuję całej ekipie MDT. Spisaliśmy się na medal. Wszyscy dotarli. Póki. Kierowcy, Boże, technika, wszyscy, kompletnie wszyscy. Dziękuję. Do zobaczenia za rok. I wam dziękuję. Wszystko pozwoli, już mamy taki pomysł na scenę na przyszły rok, że mega. Bo wy odpoczywacie, oczywiście pracujecie i tak dalej, a my zaczynamy we wrześniu. Sunrise Festival Opus Magnum 2012! Zawsze na samym końcu. Wracajcie bezpiecznie do domu. Cali i zdrowi. Do zobaczenia za rok. W tym samym miejscu, o tej samej porze. Szczególna niedziela, 10. edycja Sunrise Festival z podziękowaniem od nas dla was. Przywitajcie serdecznie niespodzianka DJ JD!
Sid. Wow. Kochani, wczoraj podczas swojego seta obiecałem, że będzie po staremu. I dotrzymam słowa. Wraz ze mną, back to back, Toxic Noise. Toxium. Dawaj, dawaj. Tak jak za starych dobrych czasów. W pewnym klubie pod Poznaniem.
Przywitajcie go gorąco. Toxic Knights. Którzy wytrzymali nie 10, ale 11 dni w tym roku. Ten największy chyba wystąpił tuż przed nami. Niecodziennie, ale taki bukiet wspomnień. Z naszej strony tak jak graliśmy kiedyś.